Jeśli miałabym dać jedną radę osobom szukającym pracy, to powiedziałabym, wybielcie zęby i wyprostujcie je. Bez tego nie da rady. Zęby to jedna z pierwszych rzeczy, którą widzimy, kiedy kogoś poznajemy i możliwe, że właśnie dlatego jest to jedna z najczęściej korygowanych części naszego ciała. Cześć, mam na imię Ania. Według danych Rapid White 92% Polaków marzy o białych zębach. 20% respondentów chce mieć takie białe zęby, aby polepszyć swoje własne samopoczucie i swoją własną samoocenę. 9% potrzebuje tych białych zębów, aby zrobić dobre wrażenie na inne. Jednak paradoksalnie białe proste zęby tak naprawdę nie są wyznacznikiem, nie są równoznaczne ze zdrowymi zębami. Czasem żółte i pokrzywione mogą być dużo zdrowsze od tych białych, więc dlaczego to akurat tym białym prostym dajemy taką moc Dlaczego to właśnie one mogą nam pomóc dostać nową pracę? Aby to zanalizować, wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy rozpocząć od przyjrzenia się temu, jaka jest sytuacja na rynku stomatologicznym w Polsce. Zajrzyjmy do polskich jam ustnych, i słuchajcie, tutaj nagle okazuje się, że 99,9% Polaków w wieku pomiędzy 35 a 44 rokiem życia ma bądź miało próchnicę. Trochę szokujące, nie? Dodatkowo próchnica ma 93% 15-latków i 80% 6-latków. 30% sześciolatków ma też nieodwracalnie zniszczone średnio 10 zębów. Całkowicie bezzębnych jest 44% osób starszych, czyli takich powyżej 55 roku życia. No i teraz, kiedy już wiemy, że stan naszych jam ustnych jest bardzo zły, czy też macie wrażenie, że narzuca nam się po prostu jakieś deo piękne, który tak naprawdę jest nie do osiągnięcia dla wszystkich? Kolejny, kolejny idea piękny. O co tutaj chodzi? No słuchajcie, chodzi o kapitalizm. I to zwłaszcza w krajach takich jak nasz, w krajach, w których większość osób korzysta przede wszystkim i głównie z prywatnych usług stomatologicznych, ponieważ stomatologia na NFZ po prostu nie istnieje. Jest A to jest, jest dla mnie w ogóle niesamowite. Oto Agata. Agata jest stomatologiem i gościem w dzisiejszym odcinku. Pomagała mi pisać scenariusz. Bo co rozmawiam z ludźmi, to nikt, nikt nie mówi, że poszedłby na NFZ. To jest naprawdę dla ludzi, którzy po prostu. Muszą. I ja słuchajcie tutaj wcale nie żartuję. Stomatologia na NFZ jest w opłakanym stanie i znalazłam na przykład cytat takiej dentystki, która mówi, że w ramach NFZ nie skupiają się dentyści na leczeniu, ale na dopasowaniu pacjenta do procedury, za którą zapłaci fundusz. No jeśli to nie jest znak, że coś jest z tym systemem nie tak, to już nie wiem co. Mimo trudnego dostępu do bezpłatnego leczenia, niewielu pacjentów przekonuje się do profilaktyki. Jak wynika z danych zebranych przez markę Oral B, kurczowo trzymamy się złych nawyków związanych z higieną jamy ustnej. Na przykład, według stomatologów, za krótko szczotkujemy zęby, bo zamiast zalecanych dwóch czy trzech minut robimy to przez 46 sekund. Dodatkowo wiele osób w ogóle nie myje zębów, a jeśli nawet myją, to bardzo często nie myją albo wystarczająco dobrze, albo wcale trzonowców, czyli tych zębów, które są z tyłu. W całej tej sytuacji nasze szczęście polega na tym, że polska stomatologia, Polskie usługi stomatologiczne należą do jednych z tańszych w Europie. Wśród innych krajów, które mają zupełnie dostępne usługi, są Czechy, Węgry, Słowacja i kiedyś też była Ukraina, ale w sumie nie wiem, czy nadal ludzie tam jeżdżą, żeby sobie naprawiać zęby. To, że w Polsce stomatologia jest tańsza niż gdzieś indziej, nie znaczy, że jest tanie. Możliwe, że właśnie dlatego, że pomimo iż ceny całkiem dostępne, to jednak niesłychanie wysokie, tak wielu z nas decyduje się iść do stomatologa dopiero w momencie, kiedy już jest za późno, kiedy ból jest aż tak bardzo duży, że próchnica, dziura w zębie jest aż tak straszna, że tak naprawdę nic się dla nas nie da zrobić. Szukając powodów, dla których NFZ w taki macoszy sposób traktowałby stomatologię i próbując zrozumieć, dlaczego nie ma u nas aż tak bardzo intensywnej edukacji stomatologicznej w sytuacji, kiedy tak bardzo wymaga się od nas prostych i białych zębów, przede wszystkim znalazłam informacje mówiące o tym, że historia stomatologii nie jest aż taka różowa. I pomimo tego, że stomatologia w jakiś tam taki, a nie inny sposób pojawiła się około 7 lat przed naszą erą, to tak naprawdę do końca XIX wieku nie była ona traktowana jako nauka, nie była ona traktowana jako medycyna i bardzo często była domeną fryzjerów. Czyli wyrwać zęba można było na tym samym fotelu, na którym się strzygło brodę, bo tak, w sumie w tamtych czasach większość zabiegów opierała się właśnie na wyrywaniu zębów. Rozwój stomatologii estetycznej, czyli o tej, o której mówimy tutaj dzisiaj, jest mega intensywnie powiązany z rozwojem kinematografii i z pojawieniem się filmów. W Polsce ta dziedzina zaczęła rozwijać się dopiero od momentu, kiedy wkroczyliśmy do szeregów krajów demokratycznych i na przestrzeni tych 30 lat bardzo możliwe, że w związku z bardzo intensywnie też przebiegającą amerykanizacją naszego społeczeństwa, uśmiech pokazujący biały, prosty zęby stał się niesłychanie ważnym elementem życia każdego z nas. W związku z tym, w związku z tym, że tak bardzo inspirujemy się naszymi kolegami z zaoceanu, przyjrzyjmy się temu, dlaczego oni tak bardzo wielbią biały prosty uśmiech i może to nam coś wytłumaczy. Cechą wyróżniającą społeczeństwo północnoamerykańskie jest zaobserwowanie obrazem samego siebie, co widać w rytualnym charakterze praktyk cielesnych, mających na celu ciągłe doskonalenie ciała. Cechą wyróżniającą Amerykanów jest mega obsesyjne dbanie o własne ciało i też w związku z tym właśnie aparaty na zęby, wybielanie zębów i przy okazji też różnego rodzaju operacje plastyczne, zabiegi estetyczne są mega popularne. Podobnie jak w sytuacji tego, jaką mamy percepcję ciała – to, jaką mamy percepcję naszych zębów, również bardzo intensywne jest kształtowane przez media. Czyli mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju filmy, seriale, gazety, media społecznościowe itd., itd. W związku z tym łatwo można zrozumieć, że tak naprawdę podobają nam się białe, proste zęby, ponieważ to są właśnie te zęby, które widzimy wszędzie cały czas. Możliwe, że właśnie dlatego wybielanie zębów stało się czynnością tak powszechną, że można jej dokonać w gabinecie stomatologicznym, we własnej łazience, albo przy pomocy aplikacji na telefonie, która pomoże nam w wirtualnym świecie cieszyć się takim właśnie białym, pięknym uśmiechem. Dodatkowo bardzo dużo osób sprzedaje różnego rodzaju wybielacze i wybielanie zębów promowała Kim Kardashian i chyba wszystkie inne jej siostry też w naszym małym świadku polskim. Wybielaniem zębów zajmowała się na przykład Wersów, i tu swoją drogą był całkiem spory skandal, ponieważ promowała ona. Pr Proszek do wybielania zębów, który nie był zbyt zdrowy, nie byłby zbyt dobry, no ale nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Sytuacja jest więc taka, że białe proste zęby atakują nas zewsząd. No ale nie możemy zapominać, że media tak naprawdę tylko odzwierciedlają wzorce, które tak czy siak już są obecne w społeczeństwie, tak więc nie możemy tym razem, niestety, nie, 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 nie możemy obwiniać mediów społecznościowych o to, że ten ideał piękna jest taki, jaki jest. Bo one tak naprawdę tylko po prostu pokazują nam to, co i tak już chcemy zobaczyć. Skoro więc nie media społecznościowe, które zadziwiająco teraz są niewinne, to co? Dlaczego lubimy białe proste zęby? Hmm. Rozpocznijmy od tego, dlaczego lubimy białe. I kolor biały to kolor mega symboliczny i ma on bardzo, bardzo rozbudowaną symbolikę. Przede wszystkim biały w naszej kulturze zachodnioeuropejskiej kojarzy się z niewinnym, z doskonałym, z dobrym, z pięknym, i biały fartuch noszony przez lekarza jest symbolem uzdrowienia. Jeszcze nie tak dawno, bo w epoce wiktoriańskiej biały tort, zwłaszcza tort śrubny, świadczył o bogactwie i wysokim statusie społecznym. Poza symbolicznymi konotacjami bieli, tak naprawdę także i są negatywne konotacje zębów ciemnych, bo te zęby ciemne kojarzą nam się z próchnicą, one kojarzą nam się z niezdrowym człowiekiem, ze złym metabolizmem, z korzystaniem z leków oraz z procesem starzenia się. Obok tych wszystkich powodów nie mogę też nie wspomnieć o tym, że tak naprawdę źle ustawione krzywe zęby są mega trudne do czyszczenia i to jest coś, z czym ja bardzo wiele lat się borykałam i borykam się tak naprawdę do tej pory, bo właśnie takie krzywe zęby trochę mam i w tych miejscach, w których zęby są krzywe, bardzo ciężko jest je doczyścić i też tym samym w tych miejscach właśnie ewentualnie ta próchnica może się szerzyć. W związku też z tym niejako trochę kwestii praktycznych sugeruje nam, że zęby powinno się prostować. Jeśli takie wybielanie, prostowanie zębów komuś wydaje się już czymś zupełnie przełomowym, czymś, co nasza cywilizacja zachodnioeuropejska wniosła do kanonu piękna i co jest jedyne w swoim rodzaju, to muszę zatrzymać Was i powiedzieć, że nie. Modyfikacje i zmienianie koloru zębów nie są w żaden sposób niczym nowym i teraz przytoczę kilka przykładów, które właśnie według mnie bardzo dobrze pokazują, że że tego typu modyfikacje miały miejsce już wcześniej. I tak na przykład właśnie znowu w tej wiktoriańskiej Anglii, tam to się w ogóle wszystko działo. No ale nie tylko tam, ale także w Azji Południowo-Wschodniej i Japonii mega popularne do tak naprawdę XX wieku było coś, co nazywało się czernieniem zębów. I to czernienie zębów polegało na tym, że jadło się różnego rodzaju rośliny. Takich roślin zostało sklasyfikowanych około 60 gatunków. I te rośliny po prostu sprawiały, że nasze zęby miały ciemniejszy kolor, a my też tym samym mieliśmy wyższy status społeczny. Byliśmy jako lepsi. I powiem Wam, że tak naprawdę wydaje mi się, że w niektórych miejscach na świecie do tej pory takie czernienie zębów cały czas jest kultywowane, ponieważ ja, jak byłam w Azji, to widziałam, powiedziałabym, że co najmniej kilkanaście osób, które takiego, takiego czernie, takie zczarniałe zęby miały w swojej jamie ustnej, i to po prostu wzbudziło moje mega zdziwienie i zainteresowanie. Black tea. Tak więc, nadal się to odbywa, a odbywa się to i odbywało się to przez tyle lat. Wiecie dlaczego? Ponieważ takie czernienie zębów pomagało zachować ich zdrowie. Czernienie zębów y, zapobiega próchnicy, leczy ból zębów i poprawia zdrowie przy zębieniu. Tak więc, zmienianie koloru zębów nie jest niczym nowym, a zmienianie ułożenia zębów także nie. I tutaj przede wszystkim można wymienić piłowanie, można piłować było różne zęby, albo można było piłować tylko konkretne zęby, takie jak kły, aby osiągnąć określony rodzaj uśmiechu, i to właśnie również pomagało ludziom zwyższyć swój status społeczny i poczuć się lepszymi od innych. Swoją drogą, wspominając o tym piłowaniu zębów i o tych różnych y, gadżetach, które na zęby można zakładać, to wydaje mi się, że też nie można zapomnieć, że obecnie obok tego, że promowane są białe, proste zęby, także niesłychanie ważne i również świadczące o statusie społecznym jest nakładanie na zębów różnego rodzaju gadżetów. I tutaj mam na myśli konkretnie takie grille, które są mega popularne. Grille będą złote albo srebrne, albo jeszcze jakieś tam nie wiadomo jakie inne. Można też sobie wkładać Jakieś e, diamenty, ktoś miał jakieś. Tak więc są różnego rodzaju sposoby na to, aby sprawić, że nasze przyzębienie będzie pokazywać, że jesteśmy lepsi od innych, że mamy więcej pieniędzy od innych i że nasz status społeczny jest wysoki. Tak więc nie tylko białe, proste zęby, ale to właśnie te białe, proste zęby mogą nam zapewnić pracę, bo grille niekoniecznie jestem pewna, zwłaszcza w Polsce. Patrząc na to wszystko z takiej trochę szerszej perspektywy, można w związku z tym śmiało powiedzieć, że podobnie jak teraz, tak naprawdę już od lat, od stuleci, modyfikowanie zębów i dbanie o to, aby te zęby wyglądały w określony sposób jest istotnym elementem naszego życia i jest istotne w naszej społeczno-kulturowej strukturze. Jednak, słuchajcie, jednak tutaj oczywiście, że musi być jednak. Znalazłam taką pracę, takiego pana, który się nazywa Szlosman. Praca jest z 1986 roku i ten pan mówi coś takiego. Ja po prostu przeczytam. Charakterystyczne zęby amerykańskie są produktem ubocznym rozwoju stomatologii, a zwłaszcza ortodoncji w XX wieku. To ona wyznaczyła standardy normalnych i idealnych zębów. Wiecie, ja za każdym razem, kiedy czytam, że ktoś inny mądry coś takiego powiedział, to od razu sobie myślę, że jednak nie jestem aż taką straszną nawiedzoną wariatką i jednak coś w tym jest. Że jednak się produkuje różnego rodzaju niepewności w nas i produkuje się w nas potrzebę, abyśmy chcieli z różnego rodzaju usług korzystać. No i nagle okazuje się, że jedną z tych usług jest dentystyka, stomatologia estetyczna. No, jakby czemu nie, prawda? Kto by nie chciał mieć pięknych zębów, żeby móc zyskać pracę, kobietę, mężczyznę i psa? Dodatkowo pan Szlossman mówi o rosnącej wartości dzieci i w ogóle on upatrywał się powodów, dla których ten właśnie biały. Prosto zębny uśmiech jest tak bardzo popularny, w tym, że w latach 50., kiedy to kobiety w Stanach Zjednoczonych głównie zajmowały się domem, ponieważ tam równouprawnienie i różnego rodzaju e, sytuacja społeczna kobiet była zupełnie inna niż u nas w kraju komunistycznym, gdzie wszyscy byliśmy równi. Tam z kolei sytuacja wyglądała w ten sposób, że kobiety w większości zostawały w domu z dziećmi i też tym samym. To, w jaki sposób dzieci się prezentowały, było niejako świadectwem tego, jakimi kobietami, jakimi matkami, jakimi żonami te kobiety są. W związku z tym takie zdrowe, piękne, białe, proste uzębienie miało niejako świadczyć, że matka jest dobrą matką, bo dba o swoje dziecko, a brak tego zdrowego, pięknego uzębienia miał świadczyć o czymś zupełnie odwrotnym. I tutaj słuchajcie coś, co mega mnie zaciekawiło, bo właśnie fakt, iż ten biały, prosty uśmiech jest tak bardzo popularny, pan Schlossman bardzo intensywnie łączy z faktem, iż. Właśnie w tamtych czasach w Stanach Zjednoczonych pojawiła się klasa średnia, która właśnie tego typu pierdołami mogła się zajmować. Podczas gdy praktyki higieny jamy ustnej, czyli coś, co tak naprawdę ja totalnie propsuję i tym wideo wcale nie mówię nikomu, że nie mieć zębów, i wręcz myjcie zęby, trzeba dbać o to, aby nie mieć próchnicy, Ale podczas gdy właśnie to samo mycie zębów zaczęło być promowane dopiero po wojnie, to estetyka białego, pięknego uśmiechu w naszym życiu, w życiu Amerykanów przede wszystkim, zagościła już dużo wcześniej. Dzięki filmom, reklamom i różnego rodzaju innym przekazom medialnym. No a skoro może to wpływać na naszą samoocenę, to wiadomo, że będzie też wpływać na to, jak widzimy innych ludzi i jakie cechy osobowości im dajemy w związku z tym, jakie uzębienie mają. I słuchajcie, znalazłam badanie badanie z 2007 roku, które właśnie o tym mówi. W tym badaniu 528 Amerykanów zostało sfotografowanych przed i po zabiegu dentystyki estetycznej. Pomimo tego, że żaden z badanych nie miał próchnicy ani braku uzębienia przed zabiegiem, korzystniejsze cechy przypisywano tym, którzy przeszli zabieg kosmetyczny. Obserwowano znaczny wzrost ocen atrakcyjności, sukcesów zawodowych i popularności. Co więcej, osoby z wybielonymi zębami otrzymały wyższą ocenę od osób z zębami naturalnymi w takich kategoriach jak kompetencje społeczne, zdolności intelektualne, przystosowanie psychologiczne i zadowolenie z relacji. Oczywiście w Stanach, gdzie przeprowadzono to badanie, jest trochę bardziej ekstremalna sytuacja niż u nas. Jednak wydaje mi się, że my bardzo intensywnie idziemy właśnie w tą samą stronę co Stany. Tak więc tak naprawdę w jakiś tam sposób wydaje mi się, że to badanie relatywnie jest w stanie Pokazać także to, jak my w naszym kraju myślimy. I słuchajcie, prawda jest taka, że patrząc na influencerki czy celebrytki, które najpierw wybielą sobie że zęby fizycznie, a potem jeszcze w aplikacji będą wybierać sobie swoje wybielone zęby, tak aby na zdjęciach wyglądały na jeszcze bielsze, to y, zaczynam czasem zastanawiać się, dokąd to zmierza, i o co w tym wszystkim chodzi, i jaki to wszystko ma sens. Zęby służą więc czemuś, co można by nazwać społecznym dyscyplinowaniem ciał. Zęby służą ku temu, aby, aby jednostki jednak w jakiś tam sposób cały czas zmusić, żeby wpisywały się w określone ramy wyglądu. I słuchajcie, ja mówię tutaj o tej presji społecznej, ponieważ sytuacja jest taka, że tak naprawdę, jak właśnie mówiłam wcześniej, białe zęby wcale niekoniecznie muszą świadczyć o tym, że są zdrowe. Wybielanie zębów to jest stosowanie środków utleniających, także to powinno tak troszeczkę jakby w głowie sobie wyśleć, że no moje szkliwo już, już nie ma tylu minerałów, co miało przed tym wybielaniem. I rzeczywiście mm -hmm. ja jakby, jakby w etyce lekarskiej jest trochę takie coś, że zajmujemy się estetyką dopiero jak wszystko jest wyleczone. Ja się na mhm. przykład takimi zasadami stosuję, ale jednak tak bardzo ich chcemy, tak bardzo chcemy zyskać... Yy potwierdzenie od naszej grupy społecznej, że jesteśmy spokojni, że jesteśmy fajni, że decydujemy się te zęby wybielać, nawet w sytuacji, kiedy zupełnie nas na to nie stać. I słuchajcie, znalazłam takie informacje, które dla mnie są trochę niepokojące, bo o ile dbanie o zęby, czyli dbanie o to, żeby zęby były zdrowe, to spoko, to jednak właśnie takie dbanie o to, żeby tylko były estetyczne, nie do końca jest czymś, co według mnie jest warte aż tak bardzo dużo pieniędzy, jak mówi nam się, że jest. A prawda jest taka, że My, Polacy, bardzo często zadłużamy się po to, aby ten piękny, biały uśmiech osiągnąć. Co czwarty pacjent płaci za leczenie zębów kartą kredytową, co dziesiąty zaciąga kredyt gotówkowy. Więcej, dentyści szacują, że blisko 40% osób wybierających prywatne leczenie ortodontyczne, implantologiczne czy e, protetyczne finansuje je z kredytów. I doszło już, słuchajcie, do tego, że punkty kredytowe znajdują się w samych klinikach stomatologicznych. I kredytowaniem Plomb zajmuje się Santander, Consumer Bank, Eurobank. Procedury są dokładnie takie same jak w przypadku zakupu czegokolwiek na raty, czyli tak samo jak kupujemy lodówkę czy cokolwiek innego. I teraz, żeby było jasne, słuchajcie, ja tutaj teraz nie mówię, że leczenie zębów i branie kredytu po to, żeby leczyć zęby jest czymś złym. Nie, w ogóle wręcz podziwiam wszystkich ludzi, którzy biorą kredyty, żeby leczyć swoje zęby. Słuchajcie, świetnie wydane pieniądze, najlepsza rzecz, na którą mogliście wziąć kredyt. Z drugiej strony jednak, jeśli na przykład ktoś. Bierze kredyt tylko i wyłącznie po to, aby wybielać sobie zęby, co z kolei może tak naprawdę nie do końca skończyć dla niego dobrze, bo czytałam o wielu przypadkach osób, które wybieliły sobie zęby, a potem ich zęby się osłabiły. To zaczynam się zastanawiać, czy aby na pewno powinniśmy propagować i promować ten biały, prosty uśmiech. Bo wiecie, to nie powinno być po prostu tak, że zęby są takim narzędziem do kontroli i torturowania ludzi. Nie, po, po prostu nie powinniśmy pozwalać na sytuację, w której ktoś mówi, że bez białych zębów nie dostaniesz pracy, bez białych zębów nie dostaniesz, nie będziesz mieć partnera, bez białych zębów coś tam. I coś tam tak. Oczywiście to wszystko mogłoby zostać rozwiązane w sytuacji, gdyby NFZ nie był jakąś parodią służby publicznej medycznej, tylko rzeczywiście dbał o dobro pacjentów. Dla mnie to jest bardzo, bardzo nie w porządku, że coś tak podstawowego, tak naprawdę jak zdrowie jamy ustnej, jest uzależnione od tego, czy yy, cię stać. Bo gdyby było tak, że na NFZ te podstawowe świadczenia są w zgodzie z współczesną nauką i w zgodzie z tym, żeby człowiekowi rzeczywiście pomóc i żeby to było takie zdrowie holistyczne, to byłoby ok, natomiast tak nie jest i czyli ci gorsi, w słowie oczywiście, nie mając pieniędzy, idą na NSY, a ci lepsi mogą sobie zrobić wszystko, co chcą, bo mają pieniądze, dodatkowo sobie zrobią, oprócz tego, że mogą mieć zdrowe te zęby, to jeszcze sobie mogą je... Prawda, wyrównać i, I zrobić, albo jeszcze nie. zrobić, tak, tak, tak. Implanty mm. stawić, wszystko, co... Na zakończenie jestem w innej scenarii, ponieważ zapomniałam powiedzieć o pewnych rzeczach, ale przy okazji stwierdziłam, wykorzystać ten moment i puścić oczko do wszystkich tych, którzy tęsknili za moim salonem, tak więc witamy Was, Monstera Was, wita. A o czym zapomniałam wspomnieć? No, o mega najważniejszej rzeczy, słuchajcie, ponieważ okazuje się, że bardzo duża ilość ludzi nie chodzi do dentysty, po prostu dlatego, że się boi. I, i fobie stomatologiczne, nie wiem tak naprawdę jak się nazywają, ale to jest coś, co w jakiś tam sposób mnie fascynuje. Zwłaszcza w takiej sytuacji, jaką mamy teraz. I ja pamiętam bardzo dobrze, jako dziecko, kiedy chodziłam do dentysty i wszystko mi robiono na żywca, że to doświadczenie bycia u dentysty było naprawdę mega negatywne. Ale też, wiedząc o tym, jak sytuacja wygląda dzisiaj, a dokładnie jak wyglądała dwa czy trzy tygodnie temu, kiedy ja sama byłam u stomatologa, to jednak trochę mam wrażenie, że fotel dentystyczny można porównać do fotela u kosmetyczki. Ponieważ zęby, dbanie o zęby to jest trochę takie selfie, zwłaszcza jeśli dodamy do tego ten element estetyczny, który jest dla nas tak niesłychanie ważny, to już zupełnie można mieć po prostu wrażenie, iż jest to jakiś rodzaj spa, który tak naprawdę ma sprawić, że będziemy zdrowsi, że będzie nam się żyło lepiej i że będziemy się czuć ze sobą dobrze. Zęby są mega ważnym elementem naszego życia i zaniedbywanie ich może doprowadzić do tragedii. Naprawdę, zaniedbywanie zębów może doprowadzić nawet do śmierci. Jednak nie można zapominać także o tym, że ten ideał zębów, który jest teraz promowany, jest tylko jakimś tam kanonem piękna, a wiemy, jak to z nimi jest. Nie zawsze są one odzwierciedleniem tego, co jest dla nas najlepsze i najzdrowsze. I możliwe, że właśnie dlatego ja odnoszę się tutaj z takim żółtozębnym uśmiechem, bo słuchajcie, pomimo tego, iż wiem, że białe zęby możliwe, że sprawiłyby, że więcej ludzi przychodziłoby na kanał, bo po prostu lepiej bym się prezentowała, to jednak z drugiej strony myślę sobie, że nie do końca jestem pewna, czy jestem gotowa na wszystkie konsekwencje, które takie wybielanie zębów może za sobą nieść. Tak więc, tak więc po prostu nadal jeszcze się na to nie zdecydowałam. Najważniejsze jest dla mnie to, że moje zęby są zdrowe. Ale czy to jest tylko i wyłącznie moja zasługa, że są zdrowe? Lubię myśleć, że tak, chociaż powiem Wam szczerze, nie do końca. Tutaj, gdzie mieszkam, czyli w Czechach, kiedy idzie się do dentysty, tutejszy fundusz zdrowia pokrywa konsultacje, pokrywa bodajże znieczulenie, pokrywa różnego rodzaju bardzo podstawowe plomby, pokrywa rentgen zębów raz na rok. Tak więc to, aby moje zęby były zdrowe, kosztowało mnie dużo mniej niż Kogokolwiek tak naprawdę w Polsce. Dodatkowo tutaj, w ogóle też muszę dodać, że w Czechach system działa tak genialnie, według mnie, że większość gabinetów dentystycznych, która jest dostępna, jest gabitami, gabinetami prywatnymi, ale ma umowę podpisaną z Funduszem Zdrowia i też tym samym. Mamy dostęp do mega nowoczesnego sprzętu, do mega wykwalifikowanych dentystów i, i tak naprawdę nie musimy za to płacić zupełnie nic, jeśli mamy zupełnie zdrowe zęby, bo konsultacje są za darmo. I teraz, kiedy o tym mówię, to nie mówię wam o tym po to, żebyście mi zazdrościli, bo nie ma co zazdrościć komuś, że ktoś miał taką złą sytuację, że aż musiał sobie włożyć implanta. Nie, mówię wam o tym dlatego, ponieważ bardzo często, kiedy rozmawiam z moimi znajomymi w Polsce, to oni nie są w stanie jakby zrozumieć, że tego typu opieka stomatologiczna, która jest finansowana przez państwo, jest możliwa, ale, ale no, taka jest prawda, że, że właśnie jest. I tak naprawdę jest to zależne tylko i wyłącznie od polityków, których mamy w kraju. Leczenie zębów nie musi dużo kosztować i nie musi być przywilejem tylko tych, którzy mają pieniądze. Leczenie zębów powinno być traktowane tak samo jak leczenie chorób serca, jak leczenie ginekologiczne, jak leczenie onkologiczne czy jakiekolwiek inne. Jeśli dołączenie stomatologii do pakietu NFZ jest czymś, co Cię interesuje, to polecam Ci głosowanie na socjalistów, ponieważ oni nie nie są komunistami, ich głównym celem jest to, aby sprawić, że twoje życie będzie lepsze w kraju, w którym żyjesz, tak więc naprawdę nie jestem w, sk w stanie skumać, jak to się stało, że mają oni tak małe poparcie u nas w kraju, ale może po prostu ludzie u nas w kraju nie lubią, jak ktoś o nich dba. Ale nie mówmy dzisiaj o polityce. Tak więc tak to jest właśnie z uśmiechem, dlatego chcemy, aby te zęby były proste i białe, dlatego jest to dla nas tak mega ważne. Napiszcie mi w komentarzach, czy wy też zwracacie na to aż taką bardzo dużą uwagę, czy dla Was też tak jest tak mega ważne, aby Wasz uśmiech był piękny i aby uśmiech ludzi, którzy są w Waszym otoczeniu, był piękny. Jestem niesłychanie ciekawa Waszych historii, a tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!